Święto sportów plażowych po raz drugi w Kielcach. Już w najbliższy piątek w stolicy województwa świętokrzyskiego rusza RK Studio, Międzynarodowy Festiwal Sportów Plażowych. Tym razem odbędzie się na terenie Malowniczego Parku Kadzielnia przy amfiteatrze i potrwa 3 dni. Zapraszamy oczywiście wszystkich Kielczan i osoby, które spędzają czas w Kielcach lub dojeżdżają, aby mogły spędzić od piątku do niedzieli ciekawe popołudnia, zobaczyć ciekawą rywalizację także na poziomie międzynarodowym między sportowcami różnych dyscyplin. Rozpoczęła się już budowa piaszczystego boiska, które od piątku będzie areną sportowych zmagań. Bardzo prosimy Państwa o zdrowy rozsądek podczas wszystkich imprez, między innymi tej, czyli mycie rąk. Pamiętamy o odległościach między sobą. Miejmy nadzieję, że ta impreza będzie tak dobrą imprezą, jak ostatnia impreza Festiwalu Muzyki Tanecznej. Festiwal rozpocznie się w piątek wieczorem od Turnieju Narodów w tenisie plażowym kobiet. Na placu gry zobaczymy m.in. mistrzynię świata Aleksandrę Adamską. Mamy 600 ton tego piachu. Cała ta arena będzie tam 40, o 6 metrów finalnie na 25 metrów. Sobota upłynie pod znakiem finałów Mistrzostw Polski w tenisie plażowym. Na zakończenie dnia nocny mecz gwiazd, siatkówkę plażową mężczyzn. W niedzielę będą przez cały dzień rozgrywane finały Mistrzostw Polski w tenisie plażowym. Będziemy mieli aż 5 kategorii, bo będą to miksty. Hitem tegorocznego festiwalu będzie pokazowy mecz w piłkę ręczną plażową drużyny Łomża Vive Kielce. To wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o 21:30 i będzie prawdziwą gratką dla wszystkich fanów Szczypiorniaka i nie tylko. Nasz zespół jako Łomża Vive Kielce tak naprawdę pierwszy raz się pokaże przed kibicami w Kielcach. Może ich tutaj, tak jak pan prezydent mówił, nie będzie bardzo dużo, bo są też i względy bezpieczeństwa, względy higieniczne. Natomiast cieszymy się, że w naszym mieście takie imprezy mają miejsce i że możemy być jego częścią. Festiwal odbędzie się w dniach 21-23 sierpnia, a partnerami wydarzenia są Miasto Kielce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Retransmisje z poszczególnych wydarzeń będzie można zobaczyć w Polsacie Sport. Więcej o festiwalu na stronie Urzędu Miasta Kielce.